Zameczek myśliwski Habsburgów w Wiśle świętuje 125 lat istnienia. W niedzielę 30 kwietnia wystrzałem armatnim w wykonaniu Bractwa Kurkowego rozpoczęły się jubileuszowe uroczystości. Przybyłych gości przywitał sam cesarz Franciszek Józef. Jestem członkiem Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego i od w zasadzie 6-7 lat wcielam się w postać Franciszka Józefa I. Chyba z racji trochę podobieństwa, można powiedzieć. A to na pewno i doskonale się pan w tej roli sprawdza i chyba czuje też się pan dobrze w tej roli. No jest to bardzo miłe uczucie wcielić się w tą postać tak popularną na Śląsku Cieszyńskim i spotykam się z dużą sympatią przede wszystkim. I jako cesarz Franciszek Józef I zawsze był wspominany jako dobry pan, dobry cesarz, dobry władca. Wiele dla tego regionu zrobił, dlatego z nieukrywaną radością w tą postać się wcielam i chcę, póki zdrowie pozwoli, chcę się dalej w to bawić, bo to świetna zabawa jest. Świetna zabawa, a co dzisiaj w takim razie cesarz robi w Wiśle przed Zameczkiem Myśliwskim? W związku z zaproszeniem przez panią prezes, nasze Bractwo Cieszyńskie Kurkowe przybyło tutaj taką liczną delegacją. Uświetniamy trochę imprezę wystrzałami z armaty, wystrzałami z naszej broni długiej, palnej. Natomiast takim punktem kulminacyjnym, od którego zaczęła się dzisiejsza impreza, był przejazd dorożką przez Wisłę. Tego dnia nie zabrakło również krótkich prelekcji na temat historii i losów zameczku. Obiekt ten nie zawsze znajdował się w Wiśle przy ulicy Lipowej. Został przeniesiony w to miejsce w połowie lat 80. Ten zamek został wybudowany dlatego, że się rodzina arcyksięcia Fryderyka Habsburga nie mieściła w wcześniej wybudowanym dworku. Okazało się, że niestety arcyksiąże miał dużo dzieci, w tym prawie że 6 córek jednego syna, a więc była to dosyć liczna rodzina i przyjeżdżawszy na jakieś tam wakacje, na pracę w lesie, czy właśnie na polowania, nie mieścili się. A więc specjalnie dla nich Komora Cieszyńska postawiła właśnie ów zameczek, który na początku oczywiście było białe drewno, prawda, a potem tak troszeczkę tak ciemniał. Ciekawostką było to, że przyjeżdżali. Przyjeżdżali, no i ten zameczek nie zawsze był tutaj w tym miejscu. No nie, pierwotnie został wybudowany na polanie pod taką górą Przysłop w masywie Baraniej Góry, tuż nad potokiem Czarna Wisełka, bardzo niedaleko źródeł Czarnej Wisełki, w takim, można powiedzieć, dziewiczym terenie. Także, żeby tam dojechać, to trzeba iść wzdłuż potoku. Oczywiście jakieś tam były kolaski, ale dopiero jak zbudowano drogę, to można było powozem jak gdyby dojechać, czy na koniu, prawda? Także był dosyć ciężki dostęp, ale też para książęca, arcyksiążęca, jak już tam wyjechała, to 2 tygodnie na przykład spędzała, prawda, racząc się widokami. To już tam byli i odpoczywali. No a jak to się stało, że trafił akurat tutaj, do tego miejsca, w którym my dzisiaj jesteśmy? No po zameczek, po odzyskaniu niepodległości w 18 roku został znacjonalizowany. Tak de facto przyłączeniu Wisły do Polski, prawda, bo wiadomo, że tutaj trwały też walki o to, czy źródła Wisły mają być w Polsce, czy też w Czechach. Został on przeznaczony na schronisko turystyczne i ono bardzo dobrze działało do tych lat 70., kiedy się okazało, że napływ turystów jest tak duży, że po prostu, że nie ma miejsca. Ci turyści zaczęli również przyjeżdżać, ponieważ tu powstawały w Wiśle domy wczasowe, branżowe, FWP bardzo dobrze działało. No i się okazało, że potrzeba większej lokalizacji, w związku z tym podjęto taką decyzję o rozbudowie tego zameczku, bo się tego nie dało jak gdyby na początku rozwalić, tylko jako rozbudowa. No a to, co mówiłam już wcześniej, że jak już zaczęli budować, tak już to nie tylko kuchnia, ale i pierwsze piętro, drugie. No i tym sposobem powstały dwa schroniska. I to historyczne chciano, ponieważ już było bardzo mocno zniszczone, chciano po prostu spalić, rozebrać i spalić. No wtedy nie zgodzili się na to działacze, wtedy bo powstały reaktywowane w zasadzie Towarzystwo Miłośników Wisły, które różnymi ścieżkami próbowało jak gdyby ratować ten zabytek architektury.
No i rzeczywiście udało się powołać społeczny komitet, który dalej drążył, prawda, przez konserwatora zabytków i tym podobne. Wreszcie udało się go jak gdyby rozebrać na części, znaleźć lokalizację i postawić tutaj na nowo na tym miejscu. A teraz jakie funkcje pełni ten obiekt, taki turystyczny? No, przede wszystkim jest to siedziba powstałego również w latach 80. oddziału PTTK, to jest PTTK oddział Wisła. I no, te pomieszczenia muszą być, zameczek musi na siebie zarabiać, w związku z tym no, są tu różne instytucje i były różne instytucje, bo i sklep, i jakiś zakład usługowy, teraz biuro wynajmu pomieszczeń, znaczy apartamentów, no i cieszący się dosyć dużą popularnością zamek zagadek w takiej... takiej escape roomki, jak gdyby coś takiego. Bardzo, bardzo fajne. Na tym nie koniec świętowania, bo jak zapewniają organizatorzy, sporo będzie się działo przez najbliższe 125 dni w ramach akcji 125 dni obchodów na 125-lecie zameczku myśliwskiego Habsburgów. Współpracowaliśmy z wieloma tutaj przedsiębiorcami i z miastem Wisła i z nadleśnictwem Wisła, aby po prostu tą oprawę tego naszego dzisiejszego tego jubileuszu zrobić tak troszeczkę no, inną, aniżeli powiedzmy jakieś takie tylko symboliczne jubileusze. Nasza praca nad tą całą oprawą trwała kilka miesięcy, ale zaowocowała wieloma takimi naprawdę fajnymi produktami, którymi będziemy się chwalić przez całe 125 dni. Bo cukiernia Janeczka przygotowała dla nas specjalny wyrób czekoladowy oraz strudel wiedeński, który będzie można nabyć u nich w cukierni. Natomiast Browar Wisła uważał fajne takie piwo, które jest takim specjalnym na tą okazję ważonym piwem i to jest lager habsburski czy wiedeński i to wszystko jest właśnie związane z tą epoką XIX-wieczną. Natomiast restauracja Resort Wisłą przygotowała dla nas pstrąga według takiej też specjalnej receptury. Ta specjalna receptura jest właśnie opisana tam u nich, będzie można to wszystko u nich nabywać. I to przez 125 dni? Przez 125 dni, czyli od 1 maja do 3 września dokładnie, ale oprócz tych takiej uczty dla podniebienia przygotowaliśmy również inne rzeczy. Łącznie, wspólnie właśnie z Wiśleńskim Centrum Kultury i Wydziałem Promocji przygotowaliśmy tą grę terenową Znajdź Arcyksięcia. Ta gra jest tak naprawdę czymś bardzo takim symbolicznym, ale jednocześnie bardzo takim ciekawym dla rodzin z dziećmi, które będą przyjeżdżają całe lato do Wisły. Także myślę, że ta gra będzie się cieszyła dużą popularnością. Natomiast dla trochę bardziej takich wytrawnych chodziarzy przygotowaliśmy wspólnie z Compass Go zdobywanie Baraniej Góry. Również przez 125 dni będziemy zdobywać Baranią Górę i każdy, kto przejdzie odcinek w wyznaczonym punkcie, bo będą trzy punkty startowe i końcowym punktem będzie Barania Góra. Jest punkt startowy na Kubalonce, na Przełęczy Salmopolskiej i Wiśle Czarne. Także tam będą przy Białej Wisełce, tam będą specjalne tabliczki, które będzie trzeba pobrać specjalny kod QR i już aplikacja poprowadzi ich, jak to zdobywać i co robić. Natomiast każdy, kto przejdzie, dostanie nagrodę, którą również będziemy przygotowali wspólnie z panem Michałem Habdasem z Laser Wood, który nam ufundował cegiełki, bo cały ten okres też przeznaczamy na zdobywanie funduszy na nasz obiekt, bo nasz obiekt wymaga oczywiście renowacji i te wszystkie cegiełki, które będziemy sprzedawali, te fundusze, które zdobędziemy z tych cegiełek, będziemy przeznaczali na renowację naszego obiektu. Zapraszamy też naszych widzów na te wszystkie takie dodatkowe atrakcje. Oczywiście cały czas zapraszamy, a podsumowaniem tych wszystkich takich naszych działań będzie wydanie publikacji i ta publikacja będzie zawierała
i rys historyczny i wszystko to, co tutaj się działo w czasie tych 125 dni i będziemy mieli wówczas takie zebranie wszystkich fundatorów, zaprosimy, którzy tutaj się pojawili i będzie, nagrodzimy oczywiście wszystkich, którzy się tutaj pojawili w naszym wydarzeniu i robimy to wszystko 1 października. Także sporo się dzieje, mam nadzieję, że wszystkie osoby, które są w Wiśle, skorzystają z tego, bo robimy to wszystko w ramach wolontariatu, robimy to wszystko bezpłatnie, zapraszając, żeby po prostu pokazać tą historię Habsburgów, pokazać to, co u nas się dzieje. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.